dla kanału Papi TV, dla mnie zwycięski Stifler. Cześć. Stifler, ja widziałem wczoraj twój mental, ja się odbiłem wczoraj od ciebie, widziałem, no, jak byłeś przygotowany, jak cię twoja wróżka przygotowała. Kring jakaś, no. Według mnie twój przeciwnik się po prostu zwyczajnie cię przestraszył. No tak było, no. Ja wiem, że w ogóle, wiesz, już, ja się to w ogóle dowiedziałem, jak mieliśmy o 16.30 tutaj próbę, ja wtedy się dowiedziałem w ogóle, wiesz, że jest jakiś problem z Soroko, że on nie chce walczyć, nie, że wiesz, że ma coś mu tam z głową, że, no, że ma jakieś takie lęki, nie, i ja wtedy pojechałem do niego w ogóle na hotel. Pojechałeś sam po swojego przeciwnika? Tak, no, że chciałem go namówić, żeby się zdecydował na tą walkę, ale... Dało cię z nim porozmawiać? Nie było go w pokoju. Ale szukałeś go, on zniknął? Wszedłem do jego pokoju, wiem, przedstawiłem się za niego w recepcji, wiesz, podmieniłem klucze i ten, nie? I gość zniknął. Zniknął, no. I od tej pory był tylko kontakt z jego dziewczyną i to wszystko, nie? No, według mnie, tak jak powiedziałem, on się musiał cię przestraszyć. Ja widzę, że jesteś świetnie przygotowany. Robiłem wywiad z twoją wróżką. Wspominałem, jaką pracę razem odbyliście, jak sumiennie tak pracowałeś. Ja byłem pewny, wiem, że na treningach ci dawałeś radę. No i można powiedzieć, że Soroko okradł ciebie z twojej chwały chyba. No tak, no. No tak właśnie było. Soroko, wisisz Stiflerowi. Nie, pieniądze dostanę. Ale ja mówię o twoim zwycięstwie. A, dobra, no, no. Stifler, jakie plany dalej, bo w takiej formie, w takim przygotowaniu będziesz dobiegał tej walki, ubiegał się o to, czy odpuszczasz? Nie, no już co roku, nie, no bo co, znowu było i było tak, że wiesz, że znowu się w ostatnim momencie wykruszy, nie? No to jest coś inny, nie? Coś bardziej odpowiedzialny. Co byś mógł powiedzieć swojemu przeciwnikowi? Jakie jest twoje zdanie na temat jego zachowania? Co roku, ty tchórzu. Nie rób tak więcej. Nie rób tak więcej Stiflerowi, bo był przygotowany. No. Stifler, dziękuję ci za ten wywiad. No szkoda, że w takim wykonaniu, bo widząc ciebie wczoraj, ja mówię panowie, to będzie przełom, bo Stifler to wygra, on to wie, że jest przygotowany, wróżka z nim zrobiła robotę, te kroniki jak każdy się spisują, Stifler jest na fali. No tak by było, nie? No ale no to trudno, trzeba żyć dalej, nie? Czyli po prostu jak Stifler jest za dobrze przygotowany, jest niebezpieczny, to się przeciwnicy go boją. No najwidoczniej, nie? Stifler, powodzenia w kolejnych bojach. Dziękuję ci bardzo. Cześć.